To jest z kości szybka wrzutka dziś na stole Mur Hadriana, czyli nowość od Portal Games. Jest to taka wykreślanka, ale wykreślanka na wypasie. Takie pełnoprawne Eurasy o zarządzaniu zasobami i robotnikami. Przeniesiona w formie wykreślanki. Będziemy tu stawiać tytułowy Mur Hadriana, odgradzać się od barbarzyńców. I wszystko, co potrzebujemy do gry, to nasza podwójna taka planszetka, która pokazuje 6 kolejnych lat, pokazuje ile punktów będziemy dostawać za każdym razem, kiedy obronimy się przed atakiem najeźdźców, a także w zależności od poziomu trudności, na jakim gramy, ile kart najeźdźców będziemy wykładać i sprawdzać, gdzie nas z której strony atakują. Dalej mamy dwa arkusze wykreślanki, część, gdzie będziemy zbierać zasoby, budować nasz mur, zdobywać punkty, a także część naszego miasta, gdzie będziemy mieli różnych mieszkańców, a także różne budowle. Oprócz tego każdy z graczy dostaje talię swoich kart. Mamy też talię kart losu, no i oczywiście zasoby, którymi są różni mieszkańcy, plus taki kamień, który jest po prostu ogólnie zasobem. Co rundę zaczynamy od tego, że wykładamy karty losu i sprawdzamy jej dolną część, bo karty, czy to nasze, czy karty losu, spełniają kilka funkcji. No więc tu sprawdzamy, jakie zasoby dobieramy i te zasoby kładziemy u siebie. Następnie zaczynamy działać, robić kombosiki za każdego ludzika, za każdy ten nasz surowiec będziemy mogli wykreślać odpowiednie pola. I zawsze tu mamy pokazany koszt, a następnie wykreślamy pierwsze wolne pole. No jeśli zakreślimy jakiś bonusik, to oczywiście go dostajemy. Jeśli będzie to kamień, no to dobieramy kamień. Jak już mamy młoteczek, no to w kółeczku robimy sobie produkcję, czyli co rundę będziemy dostawać więcej kamienia. Jeśli są jakieś symbole od torów, jak na przykład sława czy pobożność, no to oczywiście zaznaczamy. Im dalej dojedziemy, tym więcej bonusów dostaniemy. A na koniec właśnie za te tory będziemy punktować. Punktować będziemy też za nasze karty, bo na początku rundy dobieramy sobie z naszej talii dwie karty i patrzymy, za co dostaniemy punkty. Taką kartę wsuwamy tu pod spód. Drugą kartę wystawiamy obok. Jest to karta, która pokazuje nam, jakie dodatkowe surowce bierzemy, a także co można od nas kupić i jakie układy będą nam potrzebne tutaj do wypełniania tej mapki. Następnie, jak już wszystkie akcje zrobimy, no to będą atakowali nas najeźdźcy, w zależności w jakim roku jesteśmy, no i jaki mamy poziom trudności. Tyle kart będziemy wystawiać, jeśli obronimy wszystkie, to dostaniemy odpowiednią liczbę punktów na torze waleczności, a za każde niepowodzenie, no niestety dostaniemy kciuki w dół, czyli pogardę, którą tu sobie zakreślamy, a im więcej tej pogardy, tym więcej punktów niestety stracimy. Na koniec gry, tak jak mówię, będziemy podliczać punkty z tych torów, punkty z kart 6, no i te minusowe za pogardę. Na szczęście pogardę można sobie zniwelować kciukami w górę. I tu przechodzimy od razu do miasta. Mamy kilka rodzajów mieszkańców. Jak widzicie, będziemy poświęcać żółte ludziki po to, żeby rozwijać poszczególnych właśnie tych mieszkańców. Mamy patrycjuszy, urzędników, kapłanów, artystów i kupców. I za każdym razem oczywiście dostajemy bonusy, a jak dojdziemy do flagi w danym kolorze, to oznacza to, że możemy jakiś konkretny budyneczek sobie wybudować za odpowiedni koszt, też dostajemy jakiś bonus. No i dalej pojawiają nam się już takie mikromechaniki. I dla przykładu, w kupcach możemy kupować sobie przedmioty od przeciwników. Tu mam pokazane strzałeczki na boki, znaczy, że zawsze możemy kupić od gracza po lewej albo po prawej. Tu graliśmy w dwie osoby, więc mamy takiego wirtualnego gracza, gdzie wystawiamy kartę i patrzymy, co możemy od niego zakupić. Oczywiście, jeśli coś kupujemy, czy wydajemy tutaj czarnego ludzika, żeby wziąć sobie, skopiować ten symbol, no to trafia to do właściciela karty. Grając na dwie osoby, trafią one tutaj, za co wyciągamy kolejne karty przy ataku za każdy surowiec, który się tam znajduje. No i tak. Surowce, które możemy kupić, mają swoje wartości. Każda może pojawić się tylko raz, a im więcej uzbieramy, tym więcej mamy tutaj bonusów. Dalej mamy teatr, który raz w roku, dlatego musimy wpisać
odpowiednio cyfry danego roku. Za cegiełkę możemy zrobić sobie przedstawienie, dostać jakieś bonusy. Są też gladiatorzy, których możemy rozwijać i w pewnym momencie stwierdzić, że przechodzimy do walk gladiatorów. I to też mamy pokazane na kartach losu, czyli jaką siłę ma gladiator, z którym się mierzymy, ile nam zada obrażeń. No i jeśli zginiemy, to dostaniemy tu odpowiednie punkty. Jeśli zwyciężymy, no to dostaniemy punkty, które są na dole. Dalej, możemy iść w świątynię, gdzie poświęcamy też mieszkańców, ludzików, żeby dostać jakieś bonusy. Możemy iść do łaźni po to, żeby właśnie przekupić wpływowych urzędników, żeby zdjęli nam pogardę. Czy wreszcie patrycjuszy, którzy pozwolą nam bronić się przed atakami najeźdźców, czy wypełniać właśnie tutaj mapkę, która daje nam też bonusy i dodatkowe surowce. Co ważne, no to oczywiście budowa muru. Tu od góry mamy surowce, jakie możemy zdobywać. Możemy też rozbudowywać nasze kohorty, czyli naszych wojowników. Przy czym, aby zacząć kolejny segment muru, no to musimy odpowiednie spichlerze sobie rozbudować. No i ważne jest, w których kohortach ile mamy zaznaczonych pól, no bo tyle będziemy wyciągać tych kart, które będą nam pokazywały, z której strony nadciąga atak, ile jesteśmy w stanie wybronić, a ile niestety przyjmiemy pogardy. No jak widzicie, jest tu naprawdę sporo, a jeszcze są przecież budynki specjalne, jakieś dodatkowe rzeczy, które możemy sobie generować co rundę. No, w grze jest naprawdę dużo, dużo kombinowania. Na początku może się wydawać to mało czytelne, bo tych ikonek, tych miejsc jest naprawdę sporo, ale fajne jest to, że możemy tu robić całkiem konkretne kombosiki i czasem taka runda, mimo tego, że jest ich tylko 6, może naprawdę nieźle trwać. No i dawać sporo radochy właśnie z kombinowania. Szkoda, że interakcja między graczami nie jest jakoś zbyt wielka. Ogranicza się właściwie tylko do tych zakupów. Tak czy siak, gierka rewelacyjna. Jeśli jeszcze Was nie przekonały wykreślanki, bo wolicie jakieś konkretniejsze tytuły, no to w mur Hadriana spróbujcie, bo naprawdę warto. Dzięki za uwagę i do kolejnego filmiku. Cześć.